Polisomnografia jest najdokładniejszym badaniem pozwalającym na rozpoznanie zaburzeń oddychania podczas snu. Polisomnografię wykonuje się w szpitalu lub w laboratorium badań snu, w tym drugim przypadku wymaga ona jednodniowej hospitalizacji, badany musi spać całą noc podłączony do aparatury. Czujniki rejestrują m.in. fale mózgowe, elektroencefalogram, EEG, ruchy gałek ocznych, elektrookulogram, EOG, oraz napięcie mięśni. Parametry te pozwalają na obiektywne stwierdzenie, czy pacjent śpi i w której fazie snu się znajduje, a także na wykrycie typowych dla zespołu bezdechu sennego tzw. mikroprzebudzeń, czyli przebudzeń trwających od kilku do kilkunastu sekund, z których chory nie zdaje sobie sprawy. Ponadto czujniki rejestrują ruchy oddechowe klatki piersiowej i brzucha, przepływ powietrza przez usta i nos, występowanie oraz nasilenie chrapania, a także utlenowanie krwi, na podstawie oceny odsetka hemoglobiny związanej z tlenem, i EEG. Czujniki pokazują też pozycję ciała badanego. Niedogodności związane z badaniem wynikają z tego, że badany musi spać podłączony do licznych czujników. Aparat jest zaprojektowany tak, by czujniki jak najmniej przeszkadzały choremu, ale na przykład wejście do toalety w nocy wiąże się z koniecznością częściowego odłączenia aparatury. Wynik badania jest analizowany przez komputer i oceniany przez lekarza, zwykle jest dostępny po kilku godzinach od zakończenia badania. Poligrafia to uproszczona wersja polisomnografii. Badanie jest mniej dokładne niż polisomnografia, ponieważ nie obejmuje oceny EEG, elektrookulogramu i napięcia mięśni, dlatego nie pozwala ocenić, czy chory spał i czy obecne były mikroprzebudzenia. Dostępne są różne rodzaje aparatów. Zwykle monitorowane są ruchy oddechowe, przepływ powietrza, tętno i utlenowanie krwi. U większości chorych na obturacyjny bezdech senny bez obecności chorób współistniejących badanie to wystarcza do ustalenia właściwego rozpoznania. W niektórych przypadkach konieczne może być jednak wykonanie pełnej polisomnografii. Poligrafię można przeprowadzić w szpitalu albo w domu chorego. Stosuje się również różnego rodzaju badania przesiewowe, które pozwalają na całonocne monitorowanie jeden lub więcej parametrów, najczęściej utlenowania krwi, saturacji i tętna. Wynik takiego badania nie może stanowić podstawy do ustalenia rozpoznania i zawsze wymaga potwierdzenia klasycznym badaniem snu. Wskazania podejrzenie zaburzeń oddychania podczas snu, najczęściej obturacyjnego bezdechu sennego. Badanie jest wskazane u osób z objawami, chrapanie, przerwy w oddychaniu podczas snu, nadmierna senność dzienna. Do badania kwalifikuje lekarz zajmujący się badaniem snu, najczęściej specjalista chorób płuc. Wykonanie badania snu jest również konieczne w celu wykluczenia obturacyjnego bezdechu sennego u kierowców zawodowych oraz operatorów maszyn. Badanie wykonuje się również w celu oceny skuteczności leczenia bezdechu sennego, wówczas najczęściej powtarza się je podczas leczenia wspomaganiem oddychania stałym dodatnim ciśnieniem, continuous positive airway pressure, CPAP. Przygotowanie do badania. Badanie snu nie wymaga specjalnego przygotowania, jednak wieczorem przed badaniem pacjent nie powinien pić alkoholu ani kawy, a także stosować środków nasennych i uspokajających, chyba że zostało to wcześniej ustalone z lekarzem. W przypadku przyjmowania leków działających na ośrodkowy układ nerwowy, np. psychotropowych, uspokajających, przeciwdepresyjnych, lub zmniejszających napięcie mięśni, stosowanych w leczeniu urazów i chorób kręgosłupa, należy poinformować o tym lekarza przed badaniem.